Otwieram posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam Państwa serdecznie. Stwierdzam kworum. W porządku dziennym posiedzenia mamy punkt rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Komisja przyjmuje zaproponowany porządek. Ale to do porządku się na razie pytam, nad porządkiem. Czy to jest, ma Pan poseł uwagi do porządku? Nie. Jeśli nie, to uznaję, że Komisja zaaprobowała zaproponowany porządek. Państwo dostaliście projekt planu pracy Komisji. Rozesłana była też do Państwa prośba zgłoszenie ewentualnie jakichś dodatkowych tematów i z tego co wiem, to żadne tematy przez Państwa zgłoszone nie zostały, ale oczywiście jeśli Państwo macie uwagi do tego planu zaproponowanego i jeszcze jakieś propozycje, to bardzo proszę, otwieram dyskusję na temat planu pracy. Bardzo proszę, Pan poseł Majka. Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie Posłowie, złożyłem wniosek w grudniu do Pani Przewodniczącej w sprawie poproszenia Pana Prezesa Surmacza z Polskiej Agencji Prasowej, jak również Pana Prezesa Jacka Kurskiego, aby po prostu odpowiedzieli na pytania, które chciałem im zadać. W moim przekonaniu po prostu w Polsce obowiązuje od 1989 roku cenzura prewencyjna, która jest zakazana w Konstytucji 1997 roku, artykuł 54 Konstytucji i artykuł 10 prawa prasowego. Na swoje słowa posiadam dowody materialne, że tak niestety jest. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ale ja panie pośle, ja wiem, że pan to pismo napisał, a to nie spełniało warunków formalnych. No, żeby komisja mogła podjąć debatę na jakiś temat, to musi być temat sprecyzowany. Musimy wiedzieć, czego ma dotyczyć. Ale tam jest. Ale panie pośle, tam nie ma. Musi pan sprecyzować temat tak, żeby komisja i ewentualne zaproszone osoby mogły się do takiego posiedzenia przygotować i wiedzieć, na jaki temat będziemy rozmawiać. No to nie może być seminarium dotyczące generalnych idei. To po pierwsze, ale po drugie, nie złożył pan konkretnego propozycji do planu pracy. Jeśli pan ma jakąś propozycję z tego zakresu do planu pracy, to bardzo proszę przedłożyć. Właśnie w tej chwili jest na to czas. No to jest, mówię, składam taki wniosek, który powiedział. Ale to na piśmie musi być. Niech pan sobie chwilę poczeka, niech pan go sformułuje na piśmie ewentualnie i komisja się zastanowi nad ewentualnym umieszczeniem go w planie pracy. Dobrze, to jeszcze raz to zrobię. To czy coś jeszcze, ktoś jeszcze? Ja oczywiście zwracam uwagę, że no, jeśli chodzi szczególnie o naszą komisję, to te plany pracy, które my jesteśmy zobowiązani przez marszałka, no termin mija w piątek do złożenia, no one trochę nie dostają do rzeczywistości i w związku ze specyfiką pracy naszej komisji, gdzie gro naszej pracy to są uchwały okolicznościowe zgłaszane w trakcie na bieżąco przez nas podejmowane, więc znaczna część tych tematów przechodzi nam z semestru na semestr, że tak to określę. Czyli nie ma uwag, tak? Czyli rozumiem, jeśli nie ma uwag, że komisja przyjęła zaproponowany przez prezydium. Bardzo proszę, pan poseł Krzysztof Czabański. Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie związane z punktem 13, bo tu jest termin czerwiec. Czy to czasem nie jest za późno ze względu na terminy tam procedowania i składania, nie przez Radę Mediów Narodowych, bo to mamy termin, ale nie jest przewidziane później procedowanie, ale przy sprawozdaniu Krajowej Rady są jakieś terminy do przyjmowania i ewentualnie przy nieprzyjęciu są jakieś konsekwencje. Stąd moje pytanie, czy to może być w czerwcu, bo tego właśnie nie pamiętam tak, w tej chwili, czy nie. Bo tak. Jeżeli może, to oczywiście niech tak zostanie. Może być i generalnie myśmy tam chyba ostatnio wcześniej trochę jakoś go rozpatrywali, te sprawozdania, ale generalnie zwyczajowo sprawozdania komisja rozpatrywała te w czerwcu, dlatego że w lipcu Sejm jest zobowiązany je rozpatrzyć. Bardzo proszę. Pan poseł Grzegorz Furgo, przepraszam. Mogę pani? Bardzo proszę, bardzo dziękuję, proszę pana posła.
Na pewno będziemy chcieli złożyć, ja będę chciał złożyć projekt uchwały w sprawie ustanowienia święta państwowego w dniu 10 lutego 1919 roku, bo mamy 100. rocznicę powołania Sejmu Ustawodawczego w niepodległej Polsce. Uchwałę. Tak. Ona jest w tej chwili u nas w klubie i jeżeli szanowna pani przewodnicząca pozwoli, to bardzo szybko byśmy złożyli. Ja bardzo proszę, oczywiście, że jak najbardziej. Ja dlatego mówiłam o tych uchwałach. My ich nigdy nie zamieszczamy, ale w domyśle no mamy w tym zawsze, w każdym miesiącu w zasadzie przyjmujemy jakąś okolicznościową uchwałę. To bardzo ważna data, bo to jest 100 lat. Ja oczywiście, jasne, że tak, tak. Dziękuję. Bardzo proszę, oczekujemy na projekt. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś uwagi? Nie? Czy mogę uznać, że komisja przyjęła zaproponowany przez prezydium plan pracy? Jeśli tak, to dziękuję państwu bardzo. Inaczej wyczerpaliśmy porządek tego posiedzenia. Dziękuję państwu. Zamykam.